Telewizja w Polsce.pl, to są nasze gorące pytania. Maciej Wolny, dzień dobry państwu, kłaniam się. Zaczynamy naszą rozmowę, zaczynamy kolejne gorące pytanie na naszej antenie, ale teraz porozmawiamy sobie o kinach, o sytuacji kin w dobie pandemii koronawirusa. Nie ma co się oszukiwać, że wiele branż cierpi właśnie wskutek pandemii. No i jedną z tych branż jest branża kinematografii, w tym oczywiście kina zarówno studyjne, jak i komercyjne. O sytuacji tych kin, o sytuacji kultury na naszej antenie wypowiadał się minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński w programie Edyty Hołdyńskiej. Posłuchajmy. Pewnie kultura się trochę zmieni. No faktycznie ten nacisk na to, co się działo w sieci, może wybrzeć może spowodować jakieś zmiany w wielu obszarach. Mówi się, że na przykład w odbiorze filmowym czy w kinematografii. Zobaczymy, jak to będzie. Sam jestem ciekaw, ale no, naszym obowiązkiem w tej chwili jest przede wszystkim ten potencjał utrzymać. Zmiany w kinematografii, o nich mówi premier Piotr Gliński. O tym porozmawiam również z moimi państwa gościem, którym jest Łukasz Adamski, krytyk filmowy, publicysta tygodnika Sieci. Łukaszu, witam cię serdecznie, dzień dobry. Dzięki za... Dzień dobry. I moje pierwsze pytanie do ciebie. Czy po pandemii koronawirusa, czy w jej trakcie, bo nie wiemy do końca, kiedy ona się skończy, pójdziemy jeszcze do kina? Nie, no, myślę, że pójdziemy do kina. Pytanie tylko, do jakiego kina. Ja jednak myślę, że możemy zdarzyć się z taką sytuacją, że kino zmieni się w coś takiego jak opera dzisiaj, tak? To znaczy będzie to taka odbiór kultury w jakimś specyficznym bardzo miejscu, może nawet wyższej kultury, bo myślę, że kina i tak spotkałyby, znaczy spotkałoby to, co je teraz spotyka, tyle że pandemia koronawirusa to bardzo mocno przyspieszyła. No, no jednak ta rewolucja Netflixa, rewolucja platform streamingowych od jakiegoś czasu zabierała widzów w kinach. No a teraz po prostu ta pandemia spowodowała, że miliony ludzi na całym świecie zdało sobie sprawę, że bez wychodzenia z domu mogą oglądać filmy i również wartościowe filmy, bo coraz szersze jest te spektrum, tak, które oferują te platformy streamingowe. Więc ja myślę, że kina przetrwają, ale może przetrwają głównie studyjne kina, małe kina, kina pokazujące arthouse'owy repertuar, kina pokazujące skromniejszy repertuar, kina nie tak masowe, bez popcornu. Tak się może zdarzyć, że kino będzie czymś w rodzaju płyty winylowej, no ale może też być tak, że po tej pandemii ludzie będą tak wygłodniali, że będą się rzucać na te kina. Nie wiemy, to znaczy to wszystko jest bardzo otwarte i nie wiemy, jak widzowie się zachowają. Natomiast jest też pytanie, jak zachowają się wielkie wytwórnie filmowe i w ogóle środowisko filmowe. O tym sobie też porozmawiamy, o to też będę chciał zapytać, bo to jest ciekawa kwestia, tutaj różne zawirowania z premierami filmów, z tym, jakie to są premiery, czy kinowe, czy właśnie streamingowe. Bardzo wiele różnych podejść do tych wydarzeń jest, o tym też sobie wspomnimy na naszej antenie. Chcę cię dopytać jeszcze o to, jak w dobie pandemii wygląda sytuacja kin studyjnych, jak wygląda sytuacja kin komercyjnych, które z tych kin mają ciężej i czy tu w ogóle możemy rozróżnić w pewien sposób tego typu kwestie. Wiesz, zamknięcie kin, albo najpierw to ograniczenie do 25%, później zamknięcie w ogóle kin, najbardziej uderzy na razie w kina studyjne, bo to nie są kina, które mają za sobą ogromne budżety wielkich korporacji światowych. To nie są kina, które mają za sobą milionowe jakieś zaplecze finansowe. Jednak większość tych korporacji, znaczy większość tych dużych multiplexów są w rękach największych światowych korporacji. Więc ja najbardziej żałowałem i pisałem zresztą w polityce.pl, że te kina najbardziej właśnie małe dostaną, małe kina studyjne, które budują kulturę w Polsce, które budują kulturę wśród widzów. Bo wiesz, naprawdę, kiedy idziesz do kina studyjnego, ja mieszkam w Olsztynie, mamy tutaj fantastyczne kino studyjne, które istnieje wiele, wiele lat. I kiedy ja tam idę do tego kina, ja naprawdę mogę poczuć, że obcuję z wyższą formą rozrywki, nawet jeżeli to jest jakiś bardzo komercyjny film. No bo wokół mnie siedzą raczej kinomani, wokół mnie siedzą ludzie, którzy jeżeli coś spożywają, no to kieliszek wina albo kawę, albo herbatę, ale nie jedzą popcornu. Ja nie mam nic przeciwko popcornu, ja lubię popcorn, to jest dobry snack, dobra przekąska, nie tak bardzo kaloryczna. Natomiast chodzi mi o sposób odbierania filmu. Kina studyjne jednak dają taką atmosferę poczucia wspólnoty kinomanów. I to jest coś, co może
Znaczy, to może spowodować, że te kina przetrwają, ale przetrwają na zasadzie opery, jako coś niszowego, coś dla właśnie kinomanów. Już zauważ, że przetestowaliśmy to w zeszłym roku, w ciągu ostatnich 2 lat, kiedy w Stanach Zjednoczonych filmy, które chciały konkurować o Oscary, filmy robione przez Netflixa, musiały być wprowadzone na jakiś czas do kin. Nawet w Nowym Jorku kino zostało kupione przez Netflixa, takie stare kino koło Central Parku, żeby w ogóle można było konkurować o Oscara. I wiesz, w Polsce też część filmów Netflixowych, takich jak na przykład Irlandczyk, była wprowadzana najpierw na ekrany kin, a 2 tygodnie później wjeżdżała dopiero na platformę streamingową i ludzie chodzili na te filmy, mimo tego, że mogli w domu je sobie obejrzeć, to jednak chodzili, bo chcieli poczuć tą atmosferę sali kinowej. Więc teraz jest pytanie, czy cały czas potrzebujemy tej atmosfery, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że możemy najróżniejszy rodzaj kina oglądać wygodnie w fotelu. Z jednej strony tak, tu się zgadzam, że w fotelu też możemy oglądać. No i ja sam teraz korzystam z tej możliwości, że na różnego rodzaju platformach streamingowych, czy to serial, czy to jakiś film, sobie człowiek obejrzy. No ale też nie oszukujmy się, no nie da się odtworzyć w domu tej atmosfery kinowej, szczególnie kina studyjnego, o którym też wspominałeś. I na Irlandczyku ja właśnie w kinie studyjnym byłem, pomimo tego, że był dostępny oczywiście, tak jak mówisz, później na platformie streamingowej. Stwierdziłem, że taki film trzeba zobaczyć po prostu właśnie na ekranie kinowym. I to też, co zauważyłeś o tej wspólnocie właśnie kina, ludzi kina, kinematografii w ogóle, filmowców, osób, które filmy oglądają, że ta wspólnota być może właśnie po tej pandemii koronawirusa, czy jeszcze w jej trakcie, będzie budowała trochę inne kino niż to sprzed pandemii. Tu się zgodzę, że kina studyjne chyba będą taką niszą, jeżeli chodzi o właśnie premiery tych filmów i że one mają większą szansę na przetrwanie. No ale kto wie, czas tutaj też zweryfikuje, ale moje pytanie do ciebie też, czy w obecnej sytuacji ty widzisz jakąś szansę na to, żeby kina zostały uruchomione? Czy dostrzegasz pewien błąd w tym, że kina zostały zamknięte? Czy one bezpiecznie mogą teraz funkcjonować, czy nie ma takiej możliwości, twoim zdaniem? Myślę, że kina, no, wiesz, to jest cała debata o to, jak oceniamy działania rządu każdego w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, działania gubernatorów w walce z koronawirusem. Wszyscy zostali postawieni przed taką sytuacją, w której to no, ich decyzje zawsze mogą być krytykowane. Z jednej strony można mówić, no ja nie rozumiem, dlaczego kino jest zamknięte, a na przykład otwarte będą sklepy, gdzie ludzie będą obok siebie chodzili i różne rzeczy kupowali, a w kinie przecież by siedzieli daleko od siebie. No to jest bardzo logiczny argument, tak samo jak logicznym argumentem jest, dlaczego kościoły mają być otwarte, a kina nie. Szczególnie, że dla części na przykład ludzi, którzy nie są wierzący, kino jest substytutem pewnym, jakichś przeżyć duchowych nawet. Więc wiesz, no to jest po prostu debata bardzo szeroka, tak? I ja nie wiem, czy jest sens w nią wchodzić. No decyzja jest taka, żeby w tej chwili te kina zamknąć, tak jak teatry. No ja uważam, że miejsca kultury powinny być w pierwszych kolejnościach raczej otwierane, bo jeżeli mamy na sali tylko 25% ludzi, no to myślę, że zakażeń, że mniejsza jest szansa zakażeń niż w centrum handlowym, kiedy będą w kolejce stali ludzie, kupując prezenty świąteczne na Black Friday, który jutro się zaczyna, w ten weekend zaczyna. No, ale po prostu lobby sklep wielkich korporacji z centrów handlowych jest większe i lepsze niż kiniarzy. Natomiast wiesz, to jest też pytanie, jak sama branża na to reaguje, bo jeżeli widzimy, że zaczęła się debata o tym, taka kontrolowana, moim zdaniem przecieki kontrolowane do mediów, czy James Bond nowy Nie czas umierać, który po raz kolejny ma przełożoną premierę teraz na kwiecień 2021 roku, czyli de facto na rok po tej premierze, którą miał mieć w kwietniu 2020 roku. Jest takie, pojawiła się w mediach taka informacja, że no, MGM byłby skłonny sprzedać prawa do Bonda dużej stacji streamingowej za, uwaga, 600 milionów dolarów, za pół miliarda dolarów ponad. I podobno Apple i Netflix były gotowe stanąć do negocjacji. Więc wiesz, jeżeli tak duże filmy będą sprzedawane na platformy streamingowe, jeżeli szefowie studii, wielkich studiów filmowych się na to zdecydują, to oni sami te kina dobiją. Dzisiaj jest jakaś umowa między, znaczy kilka dni temu pojawiła się taka informacja o tym, że została podpisana umowa, o ile się nie mylę, to chodzi o Universal Studios, na mocy której zdecydowano, że jeżeli film nie zarobi w weekendzie otwarcia więcej niż 50 milionów dolarów, to on w ciągu 17 dni czy 14 dni trafi na platformę streamingową. No wiesz, do tej pory było tak, że film na platformę streamingową, na płytę DVD, wychodził
3-4 miesiące, czasami 5 miesięcy, zależy jak był duży sukces finansowy w kinie, po premierze kinowej. Jeżeli dzisiaj widz będzie miał film w kinie albo film dwa tygodnie później w swoim domu, w fotelu, no to myślę, że wybierze, wielu tych widzów wybierze wygodny fotel. Więc to jest pytanie, jak sama branża będzie po prostu reagowała na to wyzwanie, jakie stoi przed całą kinematografią. No też tym wyzwaniem myślę, o czym trochę nie do końca być może wspomnieliśmy, czy nie wybrzmiało to może jednoznacznie, jest to, że co z tego, że kina zostaną otwarte, skoro brakuje premier filmowych, brakuje czegoś, co by widzów przyciągnęło. Wspomniałeś o nowym Bondzie, możemy dodać premierę Wonder Woman, również 1984, tutaj w wybranych kinach i pojawi się na platformie HBO Max, która nie jest dostępna w Polsce, więc co z tego, że kina będą otwarte, skoro nie będzie co tam obejrzeć. Do naszej rozmowy dołączył Dawid Muszyński, redaktor naczelny na ekranie.pl. Witam cię, Dawidzie, bardzo serdecznie. No i do ciebie skieruję to pytanie. Jak ty widzisz sytuację kin w Polsce, branży właśnie kin studyjnych, komercyjnych? No i czy jest sens otwierać kina, skoro nie ma za bardzo na co do tych kin pójść? Nie jest tak, że nie ma na co iść do kin, co pokazują serwisy streamingowe, które zgarniają te filmy. Chociażby, nie wiem, polski oddział Monolitu, czyli Cineman, który ma nagle film Fat Man z Melem Gibsonem. Zaraz będzie miał Boss Level i oni spokojnie chcieli to puścić tam, Niepokorną Miss, spokojnie chcieli to puścić do kin, ale niestety kina są zamknięte, więc oni muszą się jakoś ratować, bo to też nie jest tak, że polski dystrybutor, jak zakupił jakiś film, to może go trzymać na swojej półce Bóg wie ile, bo kończy się umowa i ten film mu znika, a pieniądze zostały wydane. Więc oni się ratują. Do tego mamy, tak jak powiedzieliście, tą Wonder Woman, która razem z filmem Soul, czyli Co w duszy gra Pixara, wchodzi na streaming 25 grudnia i u nas też mogłyby te filmy wejść do kina, ale niestety wejdą w styczniu. Mamy film Zemeckisa, który na HBO Max miał swoją premierę 22 października, a u nas no, Warner Bros. Przesuwa tą premierę, teraz to jest bodajże chyba 1 stycznia i wątpię, żeby to się wydarzyło, więc pewnie przesunie się tak jak Wonder Woman do 22, więc filmy są. Mamy mnóstwo polskich filmów, które czekają. Przypomnijmy chociaż, że zbawcą kina miało być listy do M4, które zostały przeniesione na listopad 2021, bo przecież nie puścimy tego w wakacje czy w lutym, bo to jest film świąteczny. Jest mnóstwo polskich produkcji, które zostały zrobione, nie wiem, Furioza na przykład. No takim zbawcą na świecie miał być Tenet, ale ten eksperyment chyba nie wyszedł. Znaczy wiesz, no tutaj nikt nie jest w stanie, jeśli chodzi o Teneta, zagwarantować, że ten film byłby wielkim kasowym sukcesem, gdyby trafił do normalnej dystrybucji, prawda? Ponieważ recenzje tego filmu są mieszane. Więc tutaj oczywiście można było sprawdzać. Ale wiesz, no z drugiej strony miałeś premierę hybrydową Mulan i Disney mówi, że ten film bardzo dobrze sobie poradził zarówno w streamingu, jak i w kinie i byli z tego powodu zadowoleni, aczkolwiek chyba nie aż tak bardzo, żeby dać w tym samym trybie Czarną Wdowę. Więc to, jeśli kina byłyby otwarte, mielibyśmy co oglądać, ale niestety no, system, który został obrany, moim zdaniem to trochę kuleje, bo można byłoby go dopracować. Ja na przykład nie rozumiem, dlaczego do kin nie można byłoby wpuszczać ludzi, którzy mają certyfikat, że są ozdrowieńcami albo pokazują test z ostatnich, nie wiem, 48 godzin, że wszystko jest u nich ok, tak jak jest to robione na Słowacji, żeby wejść, nie wiem, do sklepu z ciuchami. Więc można by było znaleźć jakieś rozwiązania. Problem jest taki, że no niestety, tak jak w prasie, kultura jest tą rubryką, którą skraca się najłatwiej, najszybciej i tutaj Łukaszu, to tak samo też jest traktowana w tej sferze rządowej. Łukaszu, jak ty patrzysz na te propozycje rozwiązań dla kina właśnie ze strony Dawida? No tak jak już mówiłem, no to jest tak szeroki temat i tak różne rządy reagują na to, co powinniśmy zrobić, że ja nie chciałbym się na ten temat wypowiadać. No ja mówię, ja uważam, że... A gdyby kina zostały otwarte, byłoby na co pójść, twoim zdaniem?
Ja uważam, że kina powinny zostać i teatry otwarte, bo tam dużo trudniej się zarazić, jak jest 25% ludzi na sali, niż w wielkim sklepie, kiedy wszyscy się będą o siebie ocierać i dotykać tego samego towaru. Natomiast wiesz, no, Dawid ma rację, że część tych filmów miało wejść u nas na ekrany. Pamiętajmy, że po pierwszym lockdownie też te filmy zaczęły u nas wjeżdżać i Patryk Wega zrobił jak zwykle. To też tu jest pytanie, że Tenet nie musiał mieć wcale dobrych recenzji, żeby mieć wysoką frekwencję, bo Wega nigdy nie ma dobrych recenzji, a ma wysoką frekwencję. Czy 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komedy też zarobiła sporo kasy w kinach, więc Polacy chcieli chodzić do kina na filmy. Czyli wygląda na to, że ludzie są spragnieni tych przeżyć kinowych. Panowie, dziękuję wam bardzo serdecznie za rozmowę. Łukasz Adamski, krytyk filmowy, publicysta Tygodnika Sieci, i Dawid Muszyński, redaktor naczelny Na Ekranie.pl, byli moimi i państwa gośćmi. Do tematu kin pewnie jeszcze na antenie telewizji w Polsce.pl wrócimy. Zachęcam państwa do tego, żeby pozostać z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce.pl. Oczywiście widzimy się za chwilę.